Wróciłem do Polski po 58 latach, bo chciałem wrócić do kraju, chciałem tu być i tęskniłem za ojczyzną cały czas, ale nie było dla mnie powrotu, bo na wielkim parkanie i na drzwiach do Polski było napisane persona non grata. A za to, że walczyłem za ojczyznę, nie wolno mi było do mojego kraju wracać. Dzięki temu wielkiemu rządowi ubeckiemu, tacy jak ja, musieli zostać na emigracji albo ginąć tutaj w kazamatach, czekać, żeby ktoś strzelił w łeb i być pochowanym pod betonem gdzieś w jakiejś dziurze, pod jakąś ubikacją albo łączką, albo czym. I to jest nasza narodowa tragedia. Teraz mamy wolną Polskę, 25 lat wolności. Cieszę się każdym dniem i chciałbym, żeby ten kraj nie tylko był w dobrobycie, ale żeby był pięknym krajem i takim, jak był, jak ja byłem młodym chłopcem i miałem 19 lat i uwielbiałem Piłsudskiego i księcia Poniatowskiego i naszą historię i naszą piękny kraj, który był w rozbudowie, świetnie rządzony. Chciałbym to jeszcze przeżyć. Ale niestety zegar czasu jest nieubłagalny i człowiek nie wie, kiedy otworzył oczy, a kiedy nie. Dziękuję.